Cześć, witam Was w tym odcinku z serii News i dzisiaj, jak już pewnie widzicie po tytule, niestety nie mam dla Was dobrych wieści. Zacznijmy sobie od tematu polskiego drzewka, ponieważ pojawiły się dzisiaj rano nowe informacje. Podaje je sam Insider, czyli osoba, która bardzo dużo wie o tym, co się dzieje w firmie Wargaming. Wcześniej ten gracz informował nas o reaktywacji francuskich czołgów ciężkich, o czołgach lekkich 10 poziomu, o tym, że polskie drzewko będzie przesunięte na rok 2017, a teraz pojawiły się nowe informacje. Informacje o polskim drzewku, także wydaje mi się, że na tym warto się głównie skupić. Polskie drzewko technologiczne zostanie najprawdopodobniej przesunięte na 2018 rok, chyba że zarówno społeczność, jak i ludzie piszący do Wargamingu wiadomości wyczarują czołgi od 8 do 10 poziomu, które były tylko i wyłącznie polskiej produkcji i zeszły z polskiej deski kreślarskiej. Dopiero wówczas może uda się wyrobić na 2017 rok. Wargaming naprawdę się stara stworzyć polską gałąź, ale w przypadku naszego drzewka trudno jest zadowolić graczy i stworzyć coś, co nie będzie czołgiem science fiction. Nonsensem jest tworzenie kolejnych klonów, ale w przypadku polskiego drzewka pojawiły się problemy już na 7 tierze, a poziomy od 8 do 10 poziomu to tylko klony mateczki Rosji. Z projektów, które udało się zebrać firmie, wyszłoby bardzo dziwaczne drzewko, takie, że nawet chińska linia by się go nie powstydziła, a mianowicie na początku czołgi lekkie, potem średnie, te deki ciężkie i na końcu czołgi średnie. W ten sposób mogłaby wyglądać gałąź, na co WG się nie zgodzi. Ja jestem naprawdę lekko w szoku, bo ja tutaj widzę pewien problem. Dlatego, że jeśli jest tak ogromny kłopot, aby stworzyć drzewko, to po co od tego 2011 roku ciągle leci temat polskiego drzewka? Już 5 czy tam nawet 6 lat, bo nawet w 2010 roku już to było poruszane, ciągle leci temat polskiego drzewka. Kiedyś będzie, niedługo to zrobimy, że no jeszcze tylko rok, dwa. No i mijają te lata, gracze zostają w grze z nadzieją, robi im się nadzieję, a na koniec, ostatecznie i tak ten temat polskiego drzewka jest zawsze przesuwany rok w przyszłość, rok, dwa lata dalej i znowu jest to samo. Niedawno były informacje, że poczekacie rok, będzie drzewko. No i mija tam pół roku, zostaje kolejne pół roku, ale zamiast informacji o pojazdach dostajemy takie coś, że potrzebujemy jeszcze dodatkowego czasu. I tak jest ciągle, to jest wieczne tylko czekanie, które no na razie niewiele daje, bo prawda jest taka, że to jest typowy chwyt Wargamingu, który ma na celu zatrzymanie nas przy produkcji, abyśmy czekali kolejne lata, abyśmy kupowali po raz kolejny premkę na rok i tak dalej, abyśmy po prostu grali w WoTa non-stop. I no robili sobie dalej nadzieję. I ta nadzieja, no mówię, jest już od dobrych kilku lat, a ja jako gracz, który gra w WoTa od samej bety, 6 rok teraz, no już dobrze wiem o tym, że to jest ich typowy chwyt marketingowy. Nie ma lepszej reklamy wśród polskiej społeczności niż zapewnianie nas o polskim drzewku. I teraz na pewno mogą się pojawić komentarze, że no okej, no skoro tu jest napisane, że nie ma polskich projektów, to dlaczego narzekasz? No narzekam dlatego, że nagle są, dają informację, że zaraz będzie drzewko, a potem te projekty nagle znikają i drzewka prędko nie będzie, więc gdyby na przykład powiedzieli, że słuchajcie, drzewko jest na etapie budowania, nie macie w ogóle na co czekać na razie, to jest kwestia 5 lat, spoko, nie będę się czepiał, ale jeśli non-stop leci temat, że zaraz będzie drzewko, za rok, za półtorej, tylko jeszcze trochę poczekaj, a ostatecznie jest przekładane co półtorej roku na kolejne półtorej roku, no to coś mi tu śmierdzi. Ja po prostu mam o to pretensje, że okłamują gracze, bo to jest po prostu okłamywanie nas, społeczności w ten przebrzydły sposób. I niestety, jeśli przeczytacie sobie tutaj co jest dalej. Nagroda za program rekrutacyjny czołg T95-2 dostał takiego buffa po przejściu do jakości HD. Zajmują się pojazdem, który po prostu jest może wśród w posiadaniu tam
500 osób, 1000 osób. Wargaming planuje wprowadzić mnóstwo nowych map. To jest też temat taki, że trudno to nawet skomentować. Teraz patrzę, często w ogóle nie dodają żadnej mapy. I nagle mówicie mi, że wprowadzimy zaraz mnóstwo nowych map. No, czekam, bo od dawna już nowych map nie było takich fajnych. Albo to jest najciekawsze. Dział marketingu ma w planach wprowadzenie nowych unikatowych czołgów premium, KW-4 KTTS, Panzerkampfwagen 3 AUSK, AMX-M4 MLE-49, Rheinmetall Scorpion G, no bo oczywiście czołgi premium są priorytetem, trzeba jakoś zarabiać, prawda? Także ja nie mam pretensji naprawdę o to, że trudno jest znaleźć polskie czołgi, bo wiemy, jaka była historia. Druga wojna światowa była dla nas bardzo trudna i trudno, abyśmy mieli jakoś nagle projekty z 41-42 roku, ale jeśli ciągle leci ta reklama na ten temat i taki hype jest wokół tego polskiego drzewka, to wypadałoby chociaż skupić się na tym, a nie tylko 15 czołgów premium, 15 informacji o szwedzkich czołgach, a o Polakach, no oni ich tylko płacą za premkę. Taka jest prawda. Także niestety ode mnie duży, duży minus dla Wargamingu. Chciałem w tym odcinku poruszyć jeszcze inne kwestie, ale zamknę ten temat w tym materiale, bo na chwilę ochłonę. Naprawdę możecie mi tutaj napisać, co o tym myślicie, no ale wątpię, aby to była też pozytywna reakcja. Ja osobiście jestem zawiedziony i jeśli... Wiadomo, że te informacje no mogą się nagle zmienić, jeśli coś się zaraz wydarzy, albo będzie zbyt duży hejt, za duża krytyka na Wargaming. Liczę na to, że taka krytyka pójdzie, no bo innej opcji niestety nie ma. Jeśli będziemy dalej tolerować takie zachowanie firmy, no to niestety zmian prędko nie będzie, a na razie wygląda to tak, że jako gracze niewiele zmieniamy. Były takie czasy, że na Wargaming naprawdę spadła ogromna krytyka i wtedy oni musieli no spełniać życzenia graczy, niestety, tak to wygląda. Natomiast jeśli Wargaming ma lepszą sytuację, no to wtedy mogą sobie pozwolić na takie dość drastyczne kroki, jak przekładanie w nieskończoność danego drzewka. Także no to tyle, jeśli chodzi o mnie. Naprawdę mam nadzieję, że to jest tylko jakiś błąd tam u kogoś i ten insider nagle się myli, choć do tej pory się nie mylił. To jest bardzo ważne, to nie jest taka plotka, że no, ktoś tam powiedział i można to po prostu pominąć. Raczej to jest nieprawda. To po prostu są informacje, które się do tej pory sprawdzały, więc trudno mi jest też wątpić w nie, ale mam dużą nadzieję, że to jest tylko jakiś błąd, bo jeśli nie, to osobiście czuję, że sporo graczy odejdzie od World of Tanks, także to tyle ode mnie. Materiał ten jest bardzo krytyczny i taki miał być, więc jeśli po prostu jest źle, to mówię jak jest, a nie, że po prostu słuchajcie, nie przejmujmy się, nie ma czym się przejmować, bo jest czym się przejmować, to nie są pierdoły. Także tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, cześć.